Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem tutaj z ekipą. Jeden. I tu drugi. Biedny, taki zmęczony. Ludzi stotku śliczna. Dzisiaj pokażę Wam sadzik, który znajduje się zaledwie 50 metrów od tej tutaj drogi asfaltowej. Tak jak widzicie, tu już jest kuliera, a sadzik znajduje się tu po lewej stronie. I tutaj zaczyna się ten sadzik. O, proszę zobaczyć. Droga jest taka, jak widzicie, utwardzona. Dookoła to wygląda tak. Kiedyś tam nagrywałem taki autobus. Mają sobie zamiast kampera. I tak sobie kamperują. To jest tak. Ten sadzik. Oj, chyba będę musiał porozmawiać z właścicielem. Może mi odsprzeda te dwie istotki. Chętnie bym je przygarnął do siebie. Mam miejsca sporo. Tak, to jest ten sadzik i znajdujemy się w zakolu rzeki. Ten sad graniczy bezpośrednio z pierwszą linią brzegową rzeki. Tak jak widzicie, to jest ten sad. Spróbuję się przedostać troszeczkę bliżej rzeki. Wszedłem do środka, do sadu i tak widzę, że te drzewa są takie duże, ładne. To są wielkie drzewa, widzicie. Jest kilka, tutaj suszkę znalazłem też jedną. Troszeczkę by trzeba było o niego zadbać, ale ogólnie myślę, że tak z 95% tych drzew, no to są fajne drzewa. Tutaj zobaczcie, te znalazłem. O, jest palma. A nad palmą słoneczko pięknie świeci. Bardzo ładnie. Tutaj właściciel, widzę, już ściął też jakieś drzewko na samym narożniku prawie. Zobaczcie, widok z sadu na rzekę. Tu jest rzeka, zaraz tam podejdę też. I góry. Ale z sadem graniczy bezpośrednio taka trzcina. Trzeba by było troszeczkę wykarczować te trzciny. Tak jak zrobił sąsiad. I będzie bezpośrednio dojście do rzeki, nie? Fajnie. Super to wygląda. O, i tutaj, gdzie widzicie tą łódkę obok. Pamiętacie, był taki duży sad kiedyś do sprzedania. Go kupił nasz rodak naprzeciwko. Po drugiej stronie rzeki graniczy, czy będzie graniczyło będzie się z naszym rodakiem, który kupił sad. Ale znaczy sad. Nie, to sama trzcina była. Olbrzymi kawałek ziemi. I sobie jakoś poradził. Przyjechał od razu z dwoma maczetami i zaczął działać. A tu jesteśmy przy tym sadziku. Zobaczcie. Dojście eleganckie od strony sąsiada. Może ile tu jest? Z 20 metrów. Bo tamten sad już jest ten, który mamy w sprzedaży. Widziutko, to jest ta trzcina. I tak ma sąsiad zrobione. I tu jest bardzo, bardzo łatwe dojście, nie? Także mamy rzekę. Jesteśmy w pierwszej linii brzegowej rzeki. Sad ma 3850 m2, także to jest duży ten sad. No zobaczcie, to jest on. I drzewa ma duże, nie są jakieś niskie, takie malutkie, tylko bardzo duże. Także zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Według mnie to jest bardzo dobra okazja. Podoba mi się tutaj. No i lokalizacja, jesteśmy w pierwszej linii brzegowej rzeki. Troszeczkę tylko tą trzcinę przyciąć, maczetkę wziąć i można działać. Z jakimiś patentami. Pozdrawiam serdecznie.